W dzisiejszym magazynie borowiackim zobaczymy nową halę sportową w Gostycynie. Będziemy także na multimedialnych zajęciach w Bysławiu. Na koniec programu opowiemy o fotograficznych pasjach ludzi z Borów Tucholskich. Nowoczesna hala sportowo-rekreacyjna od niedawna działa w Gostycynie. Budowa obiektu o łącznej powierzchni prawie 2800 m2 trwała niespełna półtora roku. Jest to pierwszy tego typu obiekt na terenie gminy. Obok niego powstało również boisko piłkarskie. Zawody z trybuny będzie mogło oglądać przeszło 500 osób. Kompleks sportowy obejmuje również dwa boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią oraz dwutorową bieżnię. Inwestycja kosztowała ponad 6 milionów złotych. Połowę tej sumy wyłożyła gmina. Pozostałe pieniądze pochodziły z funduszy zewnętrznych. Od wielu lat była taka potrzeba, aby zbudować tutaj salę gimnastyczną. Myślę, że to będzie takim centrum sportowym i nie tylko sportowym, ale również i rekreacyjno-kulturalnym. Będzie również taką alternatywą dla turystów, którzy przybywają tutaj na teren gminy, wypoczywają w Borach Tucholskich, wypoczywają w Pile i w razie niepogody będą mogli skorzystać tutaj z tej sfery naszych działań i usług. Na hali sportowej wprowadzono wiele nowatorskich rozwiązań. Zautomatyzowane kurtyny pozwalają podzielić salę na trzy niezależne części. Umożliwia to m.in. prowadzenie różnych zajęć i gier dla trzech grup jednocześnie. Wiele urządzeń jest tu sterowanych elektrycznie, na przykład za pomocą pilota można opuszczać kosze. Aby zachować czystość na hali, obiekt został wyposażony w dwa korytarze. Jednym wejściem uczestnicy zajęć wchodzą w obuwiu zewnętrznym, do szatni. Po przebraniu bezpośrednio przechodzą na salę. Kompleks sportowy sąsiaduje z zespołem szkół w Gostycynie. Do tej pory zajęcia z WF-u odbywały się tu w niewielkiej salce. Żadnych gier zespołowych nie mogliśmy robić i wszystko skupiało się na uproszczonych zajęciach, głównie gimnastyka, jakieś gry takie dla dzieci, gry i zabawy. Centrum sportowo-rekreacyjne w Gostycynie z pewnością wpłynie na aktywizację młodzieży i umożliwi poznawanie nowych dyscyplin sportowych. Teraz przykładowo możemy realizować na przykład unihokej, co do tej pory było tylko naszym marzeniem, siatkówka, koszykówka. To do tej pory było tylko w elementach realizowane. Teraz ta hala pozwala na w pełni wykorzystanie wszystkich naszych możliwości. Młodzież widzi duże szanse na rozwój swoich zainteresowań, dlatego już teraz myśli o założeniu uczniowskich klubów. Trenuję już od 3 lat i tu były bardzo dobre warunki do tenisa, ponieważ jest duża hala i można było dobrze nam się nauczyć grać. Mamy lepsze warunki niż poprzednio, możemy grać w piłkę, a tam nie szło grać, ponieważ była za mała sala. Zmagania sportowców na hali może oglądać prawie 300 osób. Obiekt jest klimatyzowany, dodatkowo wyposażono go w siłownię, zaś w magazynie na pewno nie zabraknie nowego sprzętu do różnych dyscyplin sportowych. Mimo że do sezonu turystycznego pozostało jeszcze trochę czasu, już teraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej wychodzi naprzeciw wszystkim kwaterodawcom nie tylko z Cekcyna i okolicy, ale także całego powiatu tucholskiego. Poprzez budowę nowego portalu agroturystycznego właściciele gospodarstw oferujących miejsca noclegowe mogą teraz zaprezentować swoją ofertę. Pomysł takiej strony internetowej wsparła Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Wspomagania Wsi. Korzystanie z portalu dla kwaterodawców jest bezpłatne. Najbardziej zależy nam, żeby sami kwaterodawcy aktualizowali zmiany co do oferty swojej kwatery, czyli zmieniali cenę, zmieniali zdjęcia, które są zamieszczone na portalu, zmieniali opis swojej kwatery. Po prostu naszym zdaniem wtedy portal będzie bardziej mobilny. Portal agroturystyczny został stworzony w taki sposób, aby klienci mogli dokonywać odpowiedniego wyboru. Można tutaj zaznaczyć odpowiadający nam standard kwatery. Dowiemy się także, czy w Borach Tucholskich podczas naszego wypoczynku będziemy mogli korzystać z internetu. Właściciele gospodarstw agroturystycznych nie kryją, że promocja za pośrednictwem sieci wpływa na ilość klientów odwiedzających ich w ciągu roku. Korzystamy z portali turystycznych dość aktywnie. Muszę przyznać, że przynosi to efekty. Jest to bardzo skuteczna reklama, jedna ze skuteczniejszych, szczególnie dla tych, którzy jeszcze się nie dorobili własnych klientów. Dla niektórych kwaterodawców z gminy Cekcyn portal jest nowością. Już teraz myślą o skuteczności takiej reklamy.
tej chwili nie mamy własnej strony internetowej, ale właśnie taki portal agroturystyczny dużo nam pomoże, bo tam jest numer telefonu, są zdjęcia i cała oferta naszego gospodarstwa. Twórcy portalu pracują obecnie nad promocją strony. Chcą, aby była ona często odwiedzana. Liczą również na ocenę przez użytkowników. Wszystkie bowiem uwagi i opinie pomogą w udoskonalaniu borowiackiego portalu agroturystycznego. Uczniowie z Bysławskiego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej oprócz tradycyjnej sali lekcyjnej, gdzie na co dzień zdobywają wiedzę, mogą również wziąć udział w interaktywnych zajęciach szkolnych. Wszystko to jest możliwe za sprawą sali multimedialnej, która od kilku tygodni działa w miejscowej szkole. Pomieszczenia udało się zaadoptować i wyposażyć dzięki pomocy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wszystko kosztowało prawie 90 tysięcy złotych. Za pomocą nowoczesnych urządzeń nauczyciele mogą obecnie prowadzić zajęcia w ciekawy sposób prawie z każdego przedmiotu. W zabawie połączonej z nauką chętnie biorą udział uczniowie. Taka forma edukacji dobrze sprawdza się w bysławskiej szkole. Myślę, że to jest to, do czego nauczyciele są namawiani, odejście od encyklopedyzmu i nie tylko to, co możemy pokazać w książce, a wtedy, kiedy uczeń może podejść i dopisać notatki, dorysować, nanieść własne adnotacje, wykonać własny rysunek, który no, jest inaczej widoczny niż na kartce w zeszycie, prawda? Sala może pomieścić 42 osoby. Rzędy krzeseł zamontowano w taki sposób, aby umożliwić wszystkim dobrą widoczność. Pomieszczenie dzięki temu może stać się również małą salą kinową. Jak się okazuje, tak wyposażona sala dydaktyczna jest pierwszą tego typu w powiecie tucholskim. Była ta sala już zaprezentowana rodzicom i społeczeństwu i już zwracają się do nas również nasi przyjaciele z różnych stowarzyszeń, organizacji właśnie z propozycjami wykorzystania tej sali dla mieszkańców, dla starszych już uczniów, którzy opuścili szkołę. Dobrze wyposażone pomieszczenie jest niewątpliwie elementem prowadzonego w gminie Lubiewo programu informatyzacji. Już wkrótce samorząd wspólnie z innymi gminami województwa kujawsko-pomorskiego będzie chciał rozwijać sieć internetową. Myślimy o tym, żeby zdobyć pieniądze spoza budżetu, a jeśli tak by się udało, to rozwiniemy w większym stopniu niż dotychczas możliwości połączeń internetowych, łączenia się z urzędem. Przypomnijmy, że Lubiewo kilkakrotnie było nagradzane za działania w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Fotografia to życiowa pasja kilkunastu osób tworzących Borowiackie Towarzystwo Fotograficzne. Działa ono od niedawna w Osiu. Na spotkania przyjeżdżają miłośnicy wędrówek z aparatem z różnych stron Borów Tucholskich. To właśnie one często inspirują do twórczej pracy. Krajobraz w tleniu, Osiu i okolicy staje się tematem wielu zdjęć. Jakub Gackowski już od najmłodszych lat fotografuje. Jego głównym zainteresowaniem jest przyroda, którą z uwagą podgląda od dawna. Jeśli mówimy o fotografii przyrodniczej, to chyba przede wszystkim to jest cierpliwość. To jest jedna rzecz. Trzeba mieć też chyba troszeczkę szczęścia. To jest też chyba w dużym procencie. No i to, co chyba jest bardzo istotne, to jest rodzaj fotografii dla tych, którzy lubią wcześniej wstawać. To jest chyba najważniejsze. Trzeba wstawać rano, to jest godzina trzecia, czwarta. No powiedzmy zima może być to i piąta. To jest zdecydowanie najlepsza pora do fotografii przyrodniczej. Możemy wspólnie sobie wymieniać doświadczenia, bo myślę, że to jest też wiele ludzi, którzy robią naprawdę bardzo dobre zdjęcia i myślę, że z tego również mogę bardzo dużo wynieść. Głównym celem Borowiackiego Towarzystwa Fotograficznego jest wymiana doświadczeń. Podczas spotkań uczestnicy rozmawiają o technikach wykonywania zdjęć, sprzęcie oraz przeglądają swoje prace. Fotograficy najczęściej uwietrzniają okolice, w której mieszkają. Ten cykl fotografii pejzaże tucholskie to jest cykl moich wędrówek po okolicy Tucholi. I jest tam zawsze motyw drogi, wędrówki, jakiejś podróży. Ale jedno ze zdjęć jest szczególne, mianowicie jest to zdjęcie chyba z jednego z najpiękniejszych miejsc w ogóle na Ziemi, jakie widziałem. To jest Jelenia Wyspa,
Jest taka ścieżka pod Tucholą, w Gołąbku. Violetta Kulesza na spotkania do Osia przyjeżdża z Warlubia. Jak sama mówi, najlepszym tematem jej zdjęć są dzieci. Moja pasja, przygoda z fotografią zaczęła się 11 lat temu. Wtedy, kiedy pojawiło się na świecie moje pierwsze dziecko. I motywem przewodnim moich prac są właśnie dzieci. Lubię fotografować dzieci właściwie zawsze, kiedy śpią, kiedy rozrabiają, kiedy są uśmiechnięte, nawet wtedy, kiedy są smutne, można wtedy uchwycić ich emocje. Spotkania Borowiackiego Towarzystwa Fotograficznego odbywają się co 2 tygodnie. Organizatorzy zajęć starają się zapraszać gości, którzy zawodowo zajmują się fotografowaniem. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby w każdym wieku. No, chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich, i młodszych, i starszych, bo warto zająć się fotografią. Wydaje mi się, że żyjąc teraz w tym świecie, gdzie wszędzie się trzeba spieszyć, nie ma czasu na nic, warto znaleźć chwilę, żeby odkryć sobie właśnie jakąś pasję, żeby pomyśleć chwilę, zastanowić się. Wydaje mi się, że fotografia jest jednym z najlepszych przykładów, gdzie można pokazać samego siebie. Już niebawem w Osiu będzie można zobaczyć wystawę różnych fotografii zgromadzonych przez uczestników Borowiackiego Towarzystwa Fotograficznego.